Dzień dobry Państwu, Łukasz Winczura. Program Starczy na dziś, program numer 51. Wczoraj naszym gościem był Pan Tomasz Muda z dzielni zwanej Mościce, a dziś z dzielni zwanej Gumniska. Pani Małgorzata Jucha, dzień dobry, najniższe dzień dobry, ukłony. Dziękuję. Pielęgniarka ze Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie zgadza się. Tak. Jedna ze 140 pielęgniarek, która może stracić pracę, zgadza się. Tak. Jedna z osób negocjujących z panią dyrektor Anną Czech, możliwość dalszej współpracy zgadza się? Też. Ile tych pieniędzy brakuje? E, tak naprawdę nie wiemy, ile pieniędzy brakuje, bo w, w tym momencie z naszych informacji wynika, że e, NFZ przekazał wystarczającą ilość środków na podwyżki. Biorąc pod uwagę podwyżki. Tak. Bo one były gwarantowane przez rząd? Gwarantowane, tak, właściwie tak. E, problemem ustawy jest to, że e, Ustawa tutaj zakłada, że kwalifikacje na danym stanowisku są nie posiadane, ale wymagane. I tutaj jest właśnie problem, ponieważ pani dyrektor no, chce nam jakby odebrać kwalifikacje, żeby to nam po prostu zapłacić. No tak, ale nie chcę ich uznawać, mimo tego, że dotychczas uznawała. Mhm. No, ale był przymus, proszę jechać się kształcić, bo jeżeli nie, to można się liczyć z koniecznością zmiany pracy? E, to znaczy tak, nigdy, nigdy czegoś takiego nie było. Natomiast ustawa o zawodzie pielęgniarki położnej mówi o tym, że musimy się ciągle uczyć, ciągle dokształcać, podnosić swoje kwalifikacje. No to nie dziwi nic, tak? W każdym zawodzie. E, oczywiście, że tak. E, także nasz szpital stał na stanowisku jako jednym ze swoich celów podnoszenie kwalifikacji personelu. No więc my zrobiłyśmy, co możemy. Mamy wrażenie, że jesteśmy w tej chwili za to karane. O, mocne słowo. No po kieszeni na razie. Czyli e, takim razie pistoletem tak. do głowy, albo jak się nie zgodzicie, no to zostajemy przyjaciółmi i się rozstajmy, nie? No tak to będzie wyglądało. Bo albo zgadzamy się na obniżenie naszych kwalifikacji. E, ze znaczy start... obniżenie kategorii zaszeregowania. Tak to będzie brzmiało. E... No tak, ale y, też kwalifikacji, czyli musimy podpisać aneksy, gdzie nie figuruje starsza stencja pielęgniarstwa, tylko starsza pielęgniarka. Mm -hmm. I to się pod... znaczy, ile, ile by pani mniej zarabiała, czy pani koleżanki? E, to znaczy, w tej chwili y, ustawa obowiązuje od y, lipca 2020 roku. I myśmy tych podwyżek naprawdę od nie dostały. Pół roku miała dyrekcja na to, aby zrealizować te podwyżki. No niestety do nich nie doszło, mimo e, licznych spotkań, mimo negocjacji, które tutaj przeprowadzaliśmy z dyrekcją. No dyrekcja stoi na stanowisku, że no, nie stać ją na te bo podwyżki. nie? twierdzi, że nie stać ją na te podwyżki. Przecież no, wystarczyłoby na przykład sprzedać hotel pielęgniarek, gdyby było nie? No tutaj <noise> Pani dyrektor jest niestety zarządzającą i to jej gestie leżą. Ile jest pielęgniarek w szpitalu Łukaszu? Ponad 600. I, czyli by jedna czwarta odeszła. Wyobraża sobie, pani, wyobraża sobie pani funkcjonowanie szpitala, czy poszczególnych yy, No Nie bardzo. W tak pokrojonym składzie osobowym? Nie bardzo, bo jeszcze dochodzi do tego problem taki, że część z tych pielęgniarek, których dotyczyć będą te zwolnienia, yy, wykonuje naprawdę specjalistyczne y, prace. Są to pielęgniarki anestez... mieć te kwalifikowane. też. Mhm. E, są to pielęgniarki anestezjologiczne, są to instrumentariuszki, są to pielęgniarki, które pracują na y, ojomie, na ojoku, y, na salach takiego intensywnego nadzoru, które funkcjonują u nas, u nas w szpitalu. Tych pielęgniarek po prostu nie da się z dnia na dzień zastąpić. To są pielęgniarki z długoletnim doświadczeniem, e, świetnie wykształcone i e, no, wykonują Które tak specyficzną... Które też godnie zarabiać. Oczywiście. Wykonują tak specyficzną pracę, że ich po prostu się nie da z dnia na dzień zastąpić. Jeżeli braknie pielęgniarek e, anestezjologicznych, instrumentariuszek, to naprawdę nie, nie będzie funkcjonował blok operacyjny, przynajmniej w pełnym składzie. Mm -hmm. Właśnie wspomina pani o joj, sor, pewnie też pielęgniarki operacyjne, anestezjologiczne. Właśnie, czy te oddziały były cierpiały najbardziej? E, to czy znaczy pielęgniarki, z których będzie dotyczyć yy, ewentualne zwolnienie. Ewentualne zwolnienie to, to są właściwie na wszystkich oddziałach, ale też również na tych takich najbardziej newralgicznych, gdzie po prostu bez nich te oddziały nie mogą funkcjonować. Mm -hmm. yy. Dajecie sobie jeszcze szansę na rozmowę z panią dyrektor na negocjacje, czy uważa pani, że jest, mówiąc trywialnie, jak się mówi u nas na dzielni, pozamiatane? E, no cały czas no, mamy nadzieję, że, y, że pani dyrektor jednak y, przychyli się do naszej prośby. bo y... Prośby czy żądań? Prośby, to jest, dalej, to jest dalej prośba, to nie są żądania. My sobie zdajemy z tego sprawę, że, że być może tych pieniędzy rzeczywiście gdzieś w systemie brakuje. Dlatego tutaj proponowałyśmy na spotkaniu, które odbyło się w ubiegłą środę. Że możemy zaprosić do, do negocjacji kogoś z Funduszu Zdrowia, kogoś z urzędu marszałkowskiego. Może panią poseł Józef Oszczurek Żelazko był wiceminister zdrowia z Brzeska niedaleko ma pani poseł. No w każdym bądź razie chcemy, żeby, żeby nam ktoś też pomógł w jakiś sposób, jeżeli tych pieniędzy nie ma, więc żeby te pieniądze może się skądś pojawiły, może je gdzieś przesunąć. Pani, nie jesteśmy ekonomistami. Podaj w Kraśniku, że tam dyrektor, aby mieć na pensję, poszedł do parabanku i pożyczył. No nie chcemy stawiać, pani dyrektor, w takiej sytuacji. Mhm. Macie tak, czujecie na swojej poparcie, Radę Miejską macie już za sobą, sejmik też, to co pani dyrektor zostanie sama? No tego nie wiemy. Bardzo dużo nas osób naprawdę popiera, bo, no, bo to jest ewenement. A tak właśnie, naprawdę macie te porównanie, jest w innych szpitalach, czy na przykład w Brzesku, no weźmy nawet nasz znaczy, okręg tak, wyborczy. To w, w Polsce wygląda tak, że 70% szpitali, jednostek służby zdrowia się wywiązało z tej ustawy yy, i mm. funkcjonują u nich te trzy współczynniki i pielęgniarki, które mają najwyższe kwalifikacje, dostały ten współczynnik 1.29. Natomiast yy, inaczej sprawa wygląda w Małopolsce. W Małopolsce właśnie 70% szpitali yy, nie uznało tego współczynnika. No, jest to ewenement. Jest to ewenement, jeżeli chodzi o zawód, bo tak naprawdę nie w szpitalu naszym nie, żadna inna grupa zawodowa nie została postawiona przed takim faktem, że się degraduje, że grożą jej zwolnienia zbiorowe, wypowiedzenia, więc też no, no przykro nam Ale tym bardziej z, z tego. Kolej pan rzecznik szpitala, pan Damian Mika, mówił, że w sumie były w tamtym roku podwyżki, więc powinno być ok. No tak, podwyżki, ale y, ktoś ustawę napisał. Y, no, trzeba się z tej ustawy wiązać. Prawo i Sprawiedliwość przygłosowało. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale z... pani dyrektora Naczech była posłanką chyba z Prawa i Sprawiedliwości. Związki zgłaszały wtedy y, zastrzeżenia do tej ustawy, że, że, może że może spowodować właśnie taką sytuację, że będą konflikty w szpitalach y, związane z tym, że jest ona taka nieprecyzyjna. Mm -hmm. Bubel? Też takie określenia padały. Mhm. Dobrze. Ile sobie dajecie czasu, żeby się dogadać albo właśnie się rozstać? E, to znaczy dzisiaj, e, do dzisiaj dyrekcja miała dać nam odpowiedź na piśmie, na nasze kolejny raz przedstawione postulaty, ponieważ pani dyrektor rzuciła sobie kolejny raz na piśmie nasze postulaty, więc złożyliśmy je w piątek i e, oczekujemy, że dzisiaj dostaniemy jakąś odpowiedź. Mhm. Te postulaty się przez te pół roku nie zmieniły. No Chcemy zarabiać tak, jak mówi ustawa. I nie chcemy być degradowane. Mhm. A jak nie, to się rozstaniemy. Być może do tego dojdzie. No to może by się jakiś zawodowy negocjator przydał, bo to faktycznie może szpital na łopatki rozłożyć. No Będzie, będzie budynek. myśleć, który jak, jak to będzie, będzie wyglądać. Znaczy, no szkoda bardzo, bo, bo jest to. Yy, pracuje tam naprawdę fajna grupa pielęgniarek, która to, to, to są pielęgniarki, których dotyczyć będzie te, będą te wypowiedzenia. To są pielęgniarki, które pracują w znacznej większości od początku tego szpitala. To są osoby, które mają 20-30 więcej lat stażu pracy. Znamy się wszyscy, jest to fajny zespół. A czy ta kłótnia o pieniądze by. nie podzieliła pas wewnętrznie? Mówię o środowisku właśnie pielęgniarek. Troszkę, troszkę podzieliła, ale też yy, pielęgniarki, które yy, mają, powiedzmy, troszkę niższe wykształcenie, yy, uczą się cały czas. Cały czas się uczą, dokształcają yy, i, i też będą teraz kiedyś na A na żeby mieć magistra, jak się jest pielęgniarką? Czy nie musi się mieć? Yy, no nie, można pracować z licencjatem. Yy -y -y. Czyli A. generalnie i, tak wyższe. I tak wyższe po naszej Tarnowskiej Akademii. Akademii Tarnowskiej. Tak. No dobrze. Nie było miło we wtorek, bo i temat sympatyczny nie jest, ale tym niemniej proszę pozdrowić kogoś. Ten ma ochotę, pani <grym> mogłaby. No, na wszystkie pielęgniarki, które, które pracują u nas w szpitalu, tych wszystkich, którzy nas wspierają. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ja też mam nadzieję. Na że dobra się, tego miasta, jego mieszkańców. Mam nadzieję, że się dogadacie i pacjentom. Nie będzie strach w oczy zaglądał, że na oddziałach nie, nie będzie pielęgniarek. Nadzieję. Wszystkiego dobrego. Mimo Również. wszystko miłego dnia. Ja pozdrawiam tradycyjnie tatusia siostry i Kasię. Pani Małgorzata Jucha, z dzielnicy gumniska, pielęgniarka szpitala świętego Łukasza w Tarnowie. Jedna ze 140 pielęgniarek, które być może z tą placówką się pożegnają, jak się nie porozumieją z dyrekcją. Wszystkiego dobrego. Łukasz wiedzior, do zobaczenia. Do jutra. Dzień. Dziękuję bardzo.